pierwotna wersja filmu dostała niestety czerwonego dolara ze względu na muzykę w cutscenkach. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli oglądają ten odcinek, zostawisz łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. No bo taki czerwony dolar to nic dobrego dla kanału. Widzowie, ja sam wam zazdroszczę, że ja to oglądam, ale w sumie wy mi pewnie zazdrościcie, że ja to nagrywam. No po prostu ta seria. Miód na moje menadżerskie serduszko. I tak się pewnie wkurzymy i nie awansujemy, ale na razie tańczmy i cieszmy się. Bo, bo są ku temu powody, jest satysfakcja. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Football Team Game. Ruszył już serwer Classic, na którym znajdziesz mój klub Koza FC Dołącz do mnie i razem wygrywajmy w lidze przeciwko innym graczom oraz YouTuberom. Rejestrując się z linku w opisie, na start dostajesz 50 tysięcy punktów energii, które na pewno pomogą ci w rozwoju. Wszystkie szczegóły w opisie. Pytanie tylko, czy tak samo będziemy usatysfakcjonowani na koniec tego materiału, bo tak zupełnie poważnie. Jest dobrze, ale jesteśmy tak w połowie budowania składu. E, mam wrażenie, że to okno transferowe trwa długo, ale no musimy też jakby tutaj e, robić ruchy mądre, robić ruchy sensowne. Ja też sobie uświadomiłem, że musimy robić też ruchy mimo ogromnego budżetu transferowego, tanie. E, I teraz możecie powiedzieć, ej, przecież jesteś zarobiony, zioma, czym ty się przejmujesz, pieniądz płynie, jest G, jest dobrze, jest klasa, jest super, ale niestety pojawia się Jeden problem, a mianowicie problemem tym yy, może być wykup naszego yy, yy, obrońcy. Słuchajcie, ja nagrywam teraz do przodu, więc jeżeli wy piszecie mi, że ja nie wziąłem wykupu tego obrońcy, to może tak być, ale ja o tym nie wiem. Więc yy, zabezpieczając się przed tym, że może być wykup tego, tego obrońcy, yy, no nie możemy wydać całego hajsu. Musimy zostawić sobie 10 milionów w budżecie na tę operację, a biorąc pod uwagę bocznego pomocnika, biorąc pod uwagę napastnika, no to ciężko będzie nam zrobić tutaj dużo transferów, biorąc też jeszcze jedną rzecz e, do głowy, a mianowicie potrzebę wzmocnienia się mimo wszystko na bokach obrony, także najlepiej wszechstronnym zawodnikiem, e, bo mamy tam 74-73 oceny ogólnej. Nie jest to spełnienie moich marzeń, tak sobie delikatnie e, tutaj pozwolę to zaznaczyć, więc e, trzeba działać. Patrzymy na otrzymane oferty, mamy ofertę za tego Ziomala. E, Panie Filipie, ja do Pana absolutnie nic nie mam, ale ja chcę pieniędzy, a nie Pana. E, więc to robimy tak i patrzymy po raz miliardowy na naszą listę. Natomiast tak, no chyba nie ma co tutaj patrzeć w temacie. W jakim temacie byłoby sens patrzeć, trzeba się zastanowić. No w temacie wypożyczenia napastnika, no ale tu nie wypożyczymy napastnika, tu nie wypożyczymy napastnika. Ja mu kończę się kontrakt, słuchajcie. Spróbujmy zaryzykować. To nic nie będzie kosztowało, gdybyśmy to ryzyko podjęli. A może. Yy, spróbujmy. I zobaczmy. Bo jeżeli się uda go kupić za niewielkie pieniądze. To. No to wtedy jesteśmy w idealnej sytuacji. Jak się nie uda, to co? No to się nie udało, o matko no to się raczej nie uda no ale no spróbujmy no zejść tutaj jak najniżej się da nie mówię o godności no nie ale tu widzimy że no, 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 no Milan tutaj się nie zgodzi. no dobra więc spróbowaliśmy spróbowali się udało się nie udało natomiast no nie jest nie jest jakby tutaj tragedii nie ma jeżeli chodzi o pozycję z lewej strony, to zastanawiam się jeszcze nad tym ziomalem, no bo to by było w sumie niedrogie wzmocnienie z boku. E, wydaje mi się, że przeniesienie tego piłkarza właśnie do bocznego sektora nie byłoby wielkim problemem. A mamy tu bardzo ciekawego, wszechstronnego zawodnika za niewielkie pieniądze. Naprawdę wydaje mi się, że to może być niegłupie, e, natomiast no uważam, że jednak to nie jest ta jakość, której my potrzebujemy. Tutaj naprawdę... Przydałby nam się pan piłkarz Który będzie w stanie robić różnicę e, Jest taki zawodnik, którego muszę Powiedzieć, że jak oglądałem w tym Bormów e, Z Arsenalem Jakiś już czas temu to było No ale jak oglądałem go w, Na boisku, to sobie pomyślałem Jeez, ten żomal. To naprawdę umie w piłkę grać e, I on jest Fanem Arsenalu I to jest ten Semenio no ale wątpię, że on chciał się cofać na nasz poziom. Oni nam go nie wypożyczą, a nie zdążymy go rozpoznać. Natomiast w takim razie można się zastanowić. Co? Co? Scala Fiori, Jezus. Co wy tu robicie, brzydza bardzo. to jest? Ale nie, już tak powa... znaczy jest to bez... dziwne, ale Damfri, ej, mocny. Naprawdę mocny jestem Brentford. Natomiast fratezji, na przykład taki Justin Kluivert. Kudwi? No. Eee, no, tak sobie pomyślałem, że może kogoś byśmy tu wypożyczyli sobie po prostu. No, nie byłoby to takie tragicznie straszne z naszego punktu widzenia, prawda? Eee, I. No, nie, szczególnie myślałem o tym Semenio, bo on naprawdę mi się w tym meczu bardzo podobał. Eee, jest tu Traoré On skrzydłowym być może. I być może nie jest najgorszy, ale się tego nie dowiemy. Dobra, czekamy na, na raporty. Czekamy na raporty. Byliśmy w stanie tym zespołem, e, pożal się Boże, uciułać e, parę punktów, e, bo cztery w dwóch meczach. To może do meczu z Preston jeszcze kogoś sobie rozpoznamy, jak jakoś to będzie wyglądało. E, więc teraz tak, zobaczmy tak. E, Morel dostaje tutaj e, propozycję, ale najpierw my musimy pogadać tutaj z plemów, e, bo musimy podzielić hajs. To jest najważniejsze w tym momencie, więc tak. E, akceptujemy... I akceptujemy. Nie super, I tylko tyle chcieliśmy, więc bardzo fajnie, że plemów w ogóle tutaj przyszło z ofertą wypożyczenia bezpośrednio i, i bez problemu. Z Amosem oczywiście zależy nam na tym samym. Akceptujemy. I akceptujemy. Proszę bardzo. al Shabab czy tam, co to było? Super ruch. Denis, dla mnie spoko, ewentualnie tylko wrócimy go z wypożyczenia, jak mówiłem. No i morel na razie musimy odrzucić, bo no w tym momencie nie wiemy, jaka jest jego przyszłość. Troszkę ta ławka nam się zrobi za, za słaba. Bray dostaje propozycję z, z Śląska. W zasadzie to jest chyba druga propozycja. E, taka jakby tam. Nie, nie, nie. E, to, to było i puszcza się zgłaszam, no ale panie Nawidzie, no, to, to nie jest nic osobistego. Ja po prostu potrzebuję tutaj e, pieniędzy i kaczmarek. E, Zlecamy zwykłe wypożyczenie i zobaczymy, co oni nam na to powiedzą. Bo jeżeli my pójdziemy do nich pogadać, to się na to nie zgodzą. Okej, okay. mamy mecz z y, Preston. Patrzymy na wiadomości od dyrektora y, i patrzymy sobie na oferty, jakie tutaj mamy. One się tutaj dzieją, czy coś się wydarzyło w tych parę dni. Kaczmarek. S... A, bo tu się pojawiło jeszcze y, Sheffield Wednesday. No dobra, no to zlecamy. Y, wypożyczenie na rok. No, i super. I tu jesteśmy w negocjacjach. No, a teraz też powinniśmy mieć rozpoznaną naprawdę sporą pulę nowych zawodników, przynajmniej na to liczę, że tych znaków zapytania. Yy, w, wśród piłkarzy, którzy nas interesują, będzie coraz mniej. Jest oczywiście Jit opcją jakąś tam tanią, ale raczej się na niego już nie decydujemy, bo po co? Ten ziomo przeszedł do Palermo. Dziwna kariera, bo yy, Hiszpania, teraz Palermo, tak się to poukładało, ciekawie. Yy, no ty nie możesz być PP, no nie z tymi strzałami. Jakbyś mógł, to by było dobrze, no ale nie możesz. Może chcesz? Szkoda, ja bym chciał. Yy, dobra, i tutaj dalej mamy już 74. Więc te scoutingi nam nie zbyt wiele pomogły. No dobra, ale czekajcie, bo ja miałem matetę gdzieś. Przecież scoutowaliśmy po matetę. Idzie gdzie jest mateta? Jeszcze dwa dni? No jakby ten mateta na przykład nie był drogi, no to mateta byłby spoko, no. Eee, to byłaby spoko opcja, no. Hmm. No nic, no poczekajmy w takim razie. Jeszcze ten jeden mecz z Prestonem spróbujemy przetrwać yy, i powinno być ok. Więc szykujemy się w takim razie. Yy, jeden dzień yy, i tu mamy jeszcze odchodzącego Denisa. Dobre to wypożyczenie. Na fajny poziom rozgrywkowy, bo to plemów albo jest w naszej lidze, albo poniżej, no ale nie jest na naszym poziomie, wydaje mi się. Yy, więc jest to spoko. Yy, uważam, że, że, że dobrze to rozwiązujemy tutaj. S, te wszystkie ruchy. Są w moim odczuciu jak najbardziej e, fajne po prostu. Tymczasem szykujemy się do tego spotkania. E, panie Hall, zapraszam serdecznie. E, panie Medic, nie zapraszam, bo trochę nie ma po co. Natomiast za Amosa zobaczymy e, taki układ od pierwszej minuty. Nie jest idealnie, ale dramatu, uważam, też nie ma. Na wyjeździe remisujemy z Preston. Nuanieri eee, dwa gole. Eee, no ale to trochę za mało, by pokonać naszych rywali. I 6 punktów po pierwszych trzech meczach na naszym koncie, e, nie, co ja gadam, 5 punktów przecież, e, więc to mamy, Portsmouth na horyzoncie, patrzymy, czy tutaj coś się zadziało z tymi ofertami, e, no i na razie nie dzieje się nic z, za dużo, e, natomiast no my już zaraz będziemy znali Matetę, e, no i tutaj rozgrywa się to mam wrażenie pomiędzy Matetą i Buksą, po to, żeby stać było nas na naszego środkowego obrońcę, którego mamy w klubie. To nie jest tak, że łatwe zrobić te wzmocnienia, słuchajcie. To nie jest tak, że łatwe jest skoczyć na ten poziom. Plus mam wrażenie, że odczuwamy mocno yy, te negocjacje yy, trudne. Tak, przynajmniej ja mam takie przeświadczenie, że, że troszkę ciężej jest tutaj. Farmić highs, na przykład. No. I, i ja to wydaje mi się, że, że czuję. Chroningent to jest bardzo ciekawy kierunek dla młodego zawodnika. Akceptujemy roczne wypożyczenie oczywiście i ten podział pensji także nam pasuje, więc tutaj naprawdę niwelujemy bardzo mocno te podwyżki dla młodych. Więc uważam, że spoko. No dobra, więc lecimy sobie dalej, bo w tym momencie chcę, żebyśmy już skoczyli na dzień meczowy. Co też się dzieje, i w związku z tym już powinniśmy tutaj być bogatsi o kawał wiedzy. Zatem patrzymy sobie na to. I tak, uważam, że Barry jest piłkarzem, który powinien nas interesować, bo to jest 240 tysięcy. Yy, znaczy 2 miliony 400, dzielimy na 10, to jest 240 tysięcy razy 3, to jest 720 tysięcy i mamy ciekawego rezerwowego skrzydłowego. Uważam, że trzeba po niego pójść, bo tę ławkę też musimy kimś zapełnić. To jest nieduży pieniądz, uważam, że warto. 720 tysięcy za takiego ziomala i tak na nim zarobimy, więc ten, więc moja propozycja to rotacyjne występy. On chce być ważny. Najwyżej odejdzie dosyć szybko i tyle. Super. E, 4 lata. No nie no to dajmy 5, będziesz miał większą wartość. Okej. Okay. I w tym momencie tu oczywiście akceptujemy, co do tego nie ma wątpliwości. E, I moja propozycja to jest. E, 9, 7, 2, 0. 10, 660 Okej, okay. może być. Jakby spoko. Niestety jest ważny, ale my wiemy, że on ważny nie będzie, ale to jest taki zawodnik, który naprawdę nam się na boczku przyda. To jest taki zawodnik, który... E, taki trochę angielski piłkarzyk z twarzy, e, ale uważam, że to jest piłkarz, który nam tutaj, jeżeli chodzi o bycie rezerwowym, e, naprawdę jest, e, jest przydatny. Dobra, napastnik. Mateta, 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 mateta. Ja bym chciał, no ale nie chcę. W sensie, no nie. No nie, wicemistrz olimpijski, tak? Eee, za drogi. Absolutnie, absolutnie nie. No nie, 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 nie. No to jest naście milionów za 30-latka, to nie możemy się w to bawić, po prostu. Buksa to już jest 31 lat. Mm. Ciężko, ciężko z tym napastnikiem. Bardzo ciężko. Ci nie wypożyczą. Wydaje mi się, że najbardziej sensowne. co prawda byłoby to niezłe czerpanie z jednego źródełka, ale... u. a on. <ścoughs> eee, to jest taki moment, w którym często idę po tego jednego zawodnika, ale on. Mm, mm, to by była ciekawa opcja. E, bo to jest ciekawy piłkarz. Nie wchodzi w grę wypożyczenie, ale to byłby ciekawy zawodnik dla nas. Kali młendo byłby dla nas bardzo ciekawym zawodnikiem. Ile jeszcze do poznania ciebie? Jeden dzień, dobra, bo tutaj bo tutaj musimy to zobaczyć. Bo ten Kamiński mnie też bardzo kusi, Uważam, że ten Kamiński na nasz poziom rozgrywkowy e, to byłby kocik w sensie z e, tym przygotowaniem motorycznym, fizycznym, które on ma. To byłoby naprawdę spoko. Eee, więc yy, teraz tak. Tu zagrasz sobie Hole eee, Żebyś ty nie płakał, że nie grasz. Zagrasz w tym meczu. W ten sposób zagramy. No, a dwie wieże. Eee, ile masz podań? 57, 56, 63. No, jesteś za Ajaxu, to umiesz piłkę kopnąć. Nie? Eee, zobaczmy, jak to zadziała. Na wyjeździe. Sports Move. Remisujemy. O Boże, to był Puchar. No niedobrze. Bardzo niedobrze. Eee, bardzo niedobrze. No nice. Eee, liczyłem, że tutaj. O, ale szkoda, że to był Puchar. No dobra, przechodzimy sobie tutaj dalej w takim razie. Eee, zarabiamy za kowalczyka, więc Puszczę nam tutaj płaci. No, ci juniorzy w tej karierze nie odgrywają wielkiej roli, no ale już rozmawialiśmy o tym. W kolejnych karierach będziemy sobie dawali szybki rozwój juniorów e, i liczę, że oni dzięki temu będą fajnie wskakiwali, no bo tak naprawdę w tym momencie historia Lamina Yamala e, czy jakiegoś innego zawodnika młodego, wchodzącego e, do szatni e, i przebijającego się szybko, no tutaj do no, mainu jest nie, niemożliwa, nie? Przy, przy takiej jakości tych juniorów, i przy, przy tym, że oni realnie przez parę lat nie są w stanie się tutaj sensownie porozwijać, więc e, to jest oczywiste. Powiem szczerze, ten Dorgu naprawdę fajny ziomal, no ale raczej nie będziemy tutaj walczyli o jego wykup przedwczesny, w tym momencie mając inne e, kwestie finansowe na głowie. E, dobra, no trzymajcie kciuki teraz za tego Kamińskiego, bo on wydaje mi się być idealnym piłkarzem, którego my potrzebujemy, natomiast e, pytanie jest, jak on wygląda, jeżeli chodzi o cenę ogólną, nie? To, to, to jest najważniejsze w tym momencie. Trochę nam się zrobi polski klub z tym Kamińskim, i prawdopodobnie próbą sprowadzenia, nie wiem, jeszcze jakiegoś innego buksy czy kogoś, ale to nie jest jakaś wielka szkoda, bo my też ich kupujemy ze względu trochę na profile piłkarskie. 25 lat, 79 oceny ogólnej, trzeba by było zapłacić dwie dychy za niego, bo powiem tak, on jest bardzo ciekawy ze względu na wynagrodzenie. Ale pensja u Omatulu jest dramatycznie... Yy, ale wartość jest u yy, Omatulu za wysoka. Czy są w ogóle otwarci na jakiekolwiek rozmowy poniżej? No nie. To w ogóle nie ma... Znaczy ja rozumiem po prostu, że to jest prawdopodobnie najlepszy piłkarz Lewante. Yy, I musimy to zrozumieć, ale to... Dla nas to jest nie do przełknięcia taka, taka propozycja. No. no nie, 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 nie. Bo będziemy mieli pieniądze. Oczywiście coś w portfelu zostanie, ale to nie są pieniądze, które są yy, nas satysfakcjonujące. Więc realnie jesteśmy w, troszeczkę w pacie. Dlatego pójdziemy po tego zawodnika, bo ja wiem, że możemy po niego pójść. Jakby to był mój taki as z rękawa. Wykup G. Dwa lata, please. Ok. Akceptujemy to. I. Yy. Co wy na to. Eddie. No, że mi się źle kliknęło i będzie ten, dobra. Ale możemy to zaakceptować. Akceptujemy to. No i mamy napastnika. Idealnie jest? Nie. Ale czy jest OK? Tak. Ee, więc Osuola, czy Osula jest zawodnikiem, który mnie tutaj e, interesuje na ten krótki czas. Źle, źle z tą pensją wyszło, bo źle przeskoczył ten, no ale no już z tym nic nie zrobimy. E, więc teraz tak, idąc dalej e, Uważam, że w tym momencie no, musimy tego lewego pomocnika real, Realnie fajnego pozyskać Lewego czy prawego to w tym momencie nie jest różnica Z Gudmundsonem za mało Wiemy cokolwiek, to byłby dobry zawodnik Do tej ligi dla nas, to byłoby idealne e, Możemy też pójść Po Kalim, ale nie, on nie umie podać piłki Bo chciałem powiedzieć, że on może zagrać na boku, ale ten e, Jest opcją Cały czas Bogusz no ale propozycja, którą on tutaj daje W wynagrodzenia, no to, to było żałosne no. to, było, to było po prostu To była po prostu masakra e, Więc, no tu by było pięknie no, Gdyby ten Liverpool się zgodził no To by było super, no ale nie e, Oni nie wypożyczą, bo e, Za krótki kontrakt e, I patrząc dalej e, Poszukujemy, poszukujemy No jest ten ziomal no ale Arsenal go kupił do grania. No i jest ta opcja tania, solidna, ale nie najlepsza. No, no to już jest lepsza opcja. Zobaczmy. Zobaczmy, czy to nam się uda. No, i w tym momencie yy, myślę, że damy podstawowe warunki, żeby oni nie czuli, że się przerobieni jak z rygiem na rok. zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Może też będą dzięki temu bardziej skorzy do takiego podziału sensownego dla nas. Dobra, 50-50. Możemy to zrobić. No i pozyskujemy tego zawodnika. Nie jest idealnie, ale z drugiej strony to nam. Ma u nas dwóch piłkarzy, czyli oni też wiecie, grają razem, atmosferkę razem mają i tak dalej, to też jest ważne. I uważam, że to jest dobry plan, żeby tymi zawodnikami się powzmacniać i do stycznia poczekać, jeżeli chodzi o pieniądze. Bo mamy wtedy naprawdę dobre pieniądze w, w portfelu, naprawdę duży hajs. I możemy z niego skorzystać. E, jeżeli, jakby już punktowo znając nasze słabości. Uważam, że to jest sensowne rozwiązanie, bo w tym momencie e, będziemy mieli naprawdę dobrze ułożoną drużynę z sensowną w miarę ławką rezerwowych, a sami widzicie, ja naprawdę szukam tych rozwiązań, ale nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrobić naraz, mając też świadomość tego środkowego obrońcy, którego musimy wykupić. Wy więc moim zdaniem, no jakby nie da się tego wszystkiego zrobić tu, teraz, zaraz, tak bardzo jakbym chciał, to nie jesteśmy w stanie tego lepiej zrobić, bo drodzy są ci piłkarze, też gramy na zasadach, gdzie ci piłkarze są jeszcze drożsi i mi się to podoba, bo jakby to nie jest problem, żeby zrobić pewne rzeczy. Ale chodzi o to, żeby się przy tym dobrze bawić. Ja się dobrze bawię przy tych zasadach. E, I mamy informacje na temat przyjścia jednego zawodnika tylko na razie. Jeszcze czekamy na tego drugiego, który e, jest nam tutaj jak najbardziej potrzebny, jak najszybciej. E, żeby móc powiedzieć, że ten skład jest gotowy, że ten skład jest poukładany, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Więc przesuwamy o godzinę. E, Jakub Kiwior Las Palmas. E, więc e, piękne e, warunki do mieszkania. I koniec z szarówką brytyjską. No i co, i co, i co, i co? No i nic. Gdzie jest ten z Tottenhamu? Where is he? Where is he? A, bo to jest bardzo niedobra informacja, no. Przyszedł? Nie przyszedł jeszcze. Jesus. No możemy jeszcze godzinę stracić na to. No jest to problem. Ha. Eee... Ha. <laughs> Zaufać to ten hamowin. Zaufać to ten hamowin. No jest to problem. Jest to duży problem. Natomiast skład w ogóle już teraz, jak wyobrażam sobie, tu będzie wyglądał dużo lepiej. No ale jest to problem nadal. Eee... Dobrze. Musimy w takim razie wykonać ruch. Taki, który. Uwzględnia ewentualne przyjście tamtego ziomala eee... On jest warty 14, a wszyscy chcą tyle ten ehm, Musimy wykonać ruch, który uwzględnia ewentualne Przyjście tamtego ziomala i, i jakby nadal pozwala Zagrać temu zawodnikowi, którego chcemy sprowadzić. I jest taki jeden ruch eee... I ten ruch nazywa się eee... Trochę zapomniałem jak się nazywa ten ruch, poczekajcie bo ten ruch nazywa się... Eee... Andrews. Bo wydaje mi się, że jesteśmy mimo wszystko w stanie tym chłopakiem grać trochę wyżej na pomocy, jak będzie trzeba. Jesteśmy w stanie nim grać w obronie. Jest to wartościowe uzupełnienie drużyny. Będzie rywalizował z tym piłkarzem z Ajaxu, z którego staramy się zrobić prawonożnego lewego obrońcę. I to jest plan. Eee, I spróbujemy to zrobić. M musimy, musimy, bo e, inaczej skończymy z ręką w nocniku. 6 milionów. 6. Eee, Czekajcie, bo tutaj byśmy e, doszłoby do katastrofy. Dajmy tak po prostu. 7,400, ok. Sześć i pół, siedem trzysta, sześć dziewięćset, siedem sto, siedem. Maria, daj mi siedem, bo ja też muszę policzyć typie, tak to mam... Yy 400 bonusu? Tak. Dobrze. 1,400 bonusu jesteśmy w stanie prze, przeżyć, tak? E, Od jest 7. No na pewno to jest 1,400. Mm, tak jest. Dobra. 1,400 niezły bonus. On jest naprawdę ciekawym zawodnikiem. Zatem ważny. Spoko, bo będziemy mieli dla Ciebie miejsce w zespole. Spoko, spoko, 1, 4, 0, 0 i propozycja wynagrodzenia na poziomie dych. Akceptujemy, bo nie przeskoczymy tego i będziemy się tu kłócili o ten, więc sorry, ja wiem, że ten bonus jest troszkę niższy, ale nadal jest bardzo wysoki. Jest spoko Uważam, że to jest transfer bardzo dobry Dobrze bezpieczny i bardzo potrzebny Jeżeli chodzi o to Jak, będzie wygl jak wyglądają te ostatnie godziny Bo nie mamy pewności tego Czy ten typo z Tottenhamu przyjdzie czy nie przyjdzie Prawdopodobnie przyjdzie I nadal nie będziemy żałowali tego co zrobiłem przed chwilą Ale cały czas tego typa tutaj nie ma My się dogadaliśmy przecież z nimi. Chyba, że ja nie wiem, nie zauważyłem, że oni powiedzieli, że nie, no ale moim zdaniem. A, bo on nas tutaj ten. Fajnie, że dostaliśmy wiadomość. Pewnie też nie zauważyłem. Dobra. Ale mamy, słuchajcie, dobry pieniądz w portfelu cały czas, yy, więc nie jest, nie jest źle. Yy, otrzymane oferty. Tu możemy to zaakceptować jeszcze na yy, ostatniej prostej, no ale się nie dogadacie. Yy, więc jest OK pod tym względem, że. Już teraz nic więcej nie zrobimy. Moglibyśmy zrobić jeszcze jeden transfer, tak z głowy od razu tego typa złotfordu. Pytanie tylko, czy my tego transferu realnie potrzebujemy i czy nam się to zwyczajnie opłaca. Yy, bo nie jestem co do tego realnie przekonany, czy jesteśmy w stanie ten transfer zrobić. Znaczy jesteśmy w stanie go zrobić, tylko wtedy będziemy już mieli mało pieniędzy w budżecie. Nie jest to drużyna na awans, tylko. I tu się boję, że to nie jest drużyna na awans, ale realnie z tymi pieniędzmi, z którymi mieliśmy i tymi brakami, które mieliśmy, bardzo mi się podoba to, że jest ciężko awansować. W sensie, że nie da się tego zrobić sezon po sezonie realnie szybko. Znaczy, może się dalej, da, jest to bardzo trudne, ze względu na to, że przez to, że graliśmy tak długo na kredyt, w końcu nas to dogoniło. Jeżeli będziemy w stanie go kupić za te 7 milionów, które tu są proponowane, to ja chcę to zrobić, bo uważam, że taki piłkarz nam się przyda bardzo. Realnie. Czy to na SP, czy na. To będzie taki nasz hajdara z niektórych karier, moim zdaniem. Więc jeszcze pójdziemy po niego i zobaczmy, wiem, co byśmy. powinniśmy zrobić: pomocnicy. To nam się opłaca teraz. Jeżeli to się zgodzą, to to robimy. 7,5. Nie powinniśmy robić tego transferu w tym momencie, chyba. W sensie nie wiem, czy nas będzie stać na tego naszego Holendra wtedy. No, ale wtedy możemy. Może będzie ktoś wolny? Nie, nie możemy zrobić tego transferu. Nie możemy zrobić tego transferu, bo nas nie będzie stać na Holendrach, po prostu. Dobra, więc docieramy do momentu, w którym uważam, że nie jest to idealna drużyna. Eee, czy jest to drużyna lepsza niż ta w zeszłym sezonie? Nie. Czy jest to drużyna gorsza niż ta w zeszłym sezonie? Nie, bo mamy lepszy środek pola. Eee, na przykład mamy. Eee, mamy lepszy środek pola, zdecydowanie uważam. Mamy, yy, no wykupionych też paru zawodników, których do tej pory chyba nie mieliśmy. No ogólnie uważam, że pod tym względem wyglądamy, yy, no, że, że ogólnie ta drużyna wygląda spoko, ale nie wygląda mega dobrze. Dobra, Odober, wolisz grać na lewej, to idź na lewą. Ty wskakujesz sobie na razie tu, no i grasz tu. I tak sobie to będziemy tutaj robili. Ta ławka rezerwowych jest też mocniejsza, ten Medic jest fajną opcją. To sobie zapisujemy. No na tych chłopakach z, z Ajaxu to zrobiliśmy, uważam, bardzo dobre deale. No dobra, ale musimy zobaczyć sobie jeszcze zespół. I teraz tak, możemy. Nie możemy. Jestem przekonany, że my tam mieliśmy wykup. Ale to, co mnie interesuje teraz, to Twój plan rozwoju, byczek. I ty kolego, jeżeli chodzi o plan rozwoju, bierzesz fałszywego bocznego obrońcę, żeby poprawić grę lewą nogą. E, to nas interesuje. Ty idziesz nam na tego pp. Niby długo, ale liczę, że dasz tu radę. Nie jesteś idealnym prawym pomocnikiem, wiemy o tym doskonale, ale już z tym nic nie zrobimy. E, dobra i teraz tak, e, dalej patrząc na nowych, Medich, plan rozwoju, bo ty jesteś na zrównoważonym. E, no i ty masz być po prostu no nonsense center backiem. Ty jak najszybciej masz nam się tutaj rozwijać chłopie i pracuj mi tutaj, super. Kto jest na zrównoważonym jeszcze dalej? Mm, Odober. E, lewy pomocnik. No to dajemy tobie e, s, e, tego schodzącego, żebyś poprawił słabszą nogę. Super. E, Amos zrównoważony. No to ty dostajesz tutaj schodzącego na razie. Dobra. Dewsbury Hall. A, nie masz SPD. No ale to tutaj w takim razie Środkowo obrońca, pracuj tutaj na. Znaczy, w zasadzie to. Defensywny pomocnik, spoko. E, schodzący, ty masz zrównoważony. No to ty tutaj, Fox in the box. E, I ty e, najpierw zmień pozycję na lewego pomocnika. I se tam czuwaj do tego. Dobra. Uważam, że mamy ciekawy ten skład. W sensie jest tu duży potencjał na to. Żeby to zabanglało i zobaczymy, czy to będzie banglało. No, bardzo żałuję tego ziomeczka z Tottenhamu. No, ja się nie dziwię, że wybrał Newcastle. Jakby tutaj e, nie jest absolutnie pretensja do zawodnika. E, dogadujemy się z cholem, że on odejdzie, bo to jest bardzo dobra propozycja transferowa. Ale z drugiej strony on ma 23 lata tylko. Wiecie co, nie zgodzę się na to? Morela sprzedamy, bo jego sobie będziemy w stanie przez pół sezonu potem zastąpić. Denisa. Yy, jesteśmy w stanie zlecić tutaj i się zgodzić na te wszystkie rzeczy, co oni tam będą chcieli, yy, więc spoko. No bardzo jestem ciekawy, bo uważam, że jesteśmy zespołem, który jest w stanie teraz wykonać takie fajne, taki, taki push po, yy, po sukcesy, no ale musimy to zrobić. Zobaczmy. Sporsmów na wyjeździe, wygrywamy 2 do 1, Wózkowicz strzela, Osula strzela, to jest też istotne, że nasz, golki, yy, że nasz napastnik yy, jest w stanie tutaj pisać się na listę strzelców. No to to jest miła sprawa. Szykujemy się na mecz jeszcze, ostatnim w dzisiejszym odcinku, ale chcę go rozegrać teraz, bo po prostu em, boję się, że potem... Boże, Everton spadł. No to jest awansować, jak oni mają Sorlota i tak dalej, to, to jest... Będzie bardzo ciężko. No dobrze. E, patrzymy na dzień meczowy i dlatego chcę, żebyśmy zrobili to jeszcze w tym odcinku, żebym nie przegapił, że to jest mecz em, tego typu, żebyśmy mogli zrobić te zmiany, które chciałbym zrobić, e, no bo jest tego... Sporo. Ty zagraj sobie tutaj, beczku mój drogi. Eee, dobra. Mm, został z nami Amos. I Amos sobie zagra. Eee, no bo głupio było, żeby miał nie zagrać. Został z nami Hole. Hole sobie zagra. Eee, Lary. Zagramy sobie tak. Czy jest tu ktoś, kto powinien zagrać? Dajmy tego Irwuda, co? Pozmieniamy skład mocno. No ale z drugiej strony, defensywa jest na przykład solidna, nie? Ale bramkarz średni. No i może właśnie przez tego bramkarza przegrywamy. Być może, patrzymy na oceny, nie były one idealne. Eee, odpadamy, ale to nie jest problem, bo te puchary nie mają dla nas wartości. Mają dla nas wartość eee, mecze ligowe, które będziemy rozgrywali potem dalej. Drużynę mamy utworzoną naprawdę fajną. No ten to tenham, no nas przekręcił troszkę, w sensie, no że nie dostaliśmy szybciej jakiejś informacji, to jest jedna rzecz, no i to, to jest ból, to jest ból, czemu ja go nie mogę wykupić, powiedzcie mi, może nie mogę po prostu, dajcie znać, za dziś, bardzo dziękuję.